Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Jazza i Fausta. Tym razem kierując oczywiście Faustem. Trafiliśmy na Czarne Wyspy, gdzie poszukujemy oczywiście naszej pięknej nieznajomej, w której Faust się zakochał. Dobra, skoro trafiliśmy tutaj, to spróbujmy pogadać z tym gościem. Dzień dobry. Dla kogo dobry, to dobry. Szukam kogoś, kto przybył na tym statku. Nic nie wiem. Dzień dobry. Dla kogo dobry? Szukam. Dobra, chyba to sobie szukaj, a mnie daj spokój. Chyba nie chce nam pomóc. Oswojone lemury do czyszczenia kominów. Zaginął mocny, biały niewolnik. Około 40 lat. Znalazcy prosi się. Zwyczajne bzdury. Tak, czas chyba powiedział mniej więcej to samo tutaj. Oswojone lemury. No, jest to samo. Dobra, możemy iść na wysypisko albo do tawerny. Czy my mamy... Aha, mamy ten pistolet i mamy ten kryształ. Dobra. Chodźmy do tawerny najpierw. Na pewno gotują jedzenie w kominku, bo po co go rozpalać w taki upał? No, tutaj Jess chyba też powiedział to samo, tak mi się wydaje. Po co im zegar? I tak nikt go nie nakręca, chyba już od 30 lat. Ja jestem ciekawa, skąd on wiedział, że akurat od 30 lat go nikt nie nakręca w tej tawernie. Czy on tu już był? Gdybym miał lokal w porcie, naczynia byłyby żelazne. Inaczej zawsze by ich nie starczało. No, biorąc pod uwagę, że tu zawsze są jakieś bójki i w ogóle, to się nie dziwię. Nie da się pogadać z tą babką też tutaj. Ostatnim razem, jak żeśmy tu byli, to też się nie dało. Tu też połamane meble. Czy na tym ziemskim padole marynarze nie mogą się obejść bez mordobicia? No, Faust jest taki bardzo pokojowo nastawiony. Rum, rum, rum. Cóż jeszcze mogliby pić marynarze w tawernie? Wino? Wcześniej mówiłeś coś o winie. Dobra, nic tu nie ma ciekawego, to wchodzimy. Chyba, tak mi się wydaje. Dobra, to chodźmy na wysypisko może. O! Paskudny kloc. Cały w zakrzepłej krwi. Krwi. Ciekawe, co za paskudztwo wozili w tym wózku. No, jakieś ciała pewnie. Widły. Ciekawe, skąd siano na tropikalnej wyspie. Dziurawy dzban. No i co? Okej. Tutaj nic, tutaj jakieś więzienie. Tutaj chyba wylądował ten Jazz, tak mi się wydaje. I jakiś tubylec. Cześć, mały. Natknąłeś się na kogoś z bociana? Może tak, może nie. Muszę znaleźć swojego kotka i nie mam czasu na gadanie. Jak mi pan znajdzie kotka, to powiem, gdzie jest kapitan bociana. No proszę, mały ogarnięty. Swoją drogą, Faust ma szczęście do dzieci, bo już drugie dziecko, jakie spotykamy w tej grze. Ale zgubił swojego kotka, więc musimy go znaleźć. Puszysty był misiaczek. Chodźmy do tego więzienia. Ohyda. Nienawidzę niewolnictwa, a okrucieństwa jeszcze bardziej. No. Jeszcze troszkę i dom się zawali. Ucieszą się więźniowie. Okej, okay, dobra, to jest na wysypisko. Tu nie mogę wejść w ogóle. O, tu coś mogę wziąć. Ta ryba to na pewno wszystko, co biedak ma na obiad. Aha, czyli teraz się nie da wziąć. Coś czuję, że później będzie się dało, skoro jest taka możliwość. Warto to zapamiętać. Czasami w tej grze tak jest. Dobra, to skoro nie, to idziemy stąd. Chodźmy do magazynu w takim razie. O, tutaj nie byliśmy Jazzem. O, tu coś można wziąć. Co to jest? Co za potop? Aha, korek z beczki. Chyba. Aha! Tak będzie spokojniej. Bo tu był pies, a tu jest kot. Dobra. Nie ogarnęłam tego w ogóle. Znowu śmiecie. Co za ludzie?
Dobra, chciałam się najpierw rozejrzeć tutaj. Tutaj są jakieś sieci, tu jakieś domki chyba. Co tu było do wzięcia? Ciekawe, co jest w tych workach. No i obawiam się, że nigdy się nie dowiem. Tu coś jest. Sieć chyba. Nie sprzedajemy, staroci. Okej. Okay. A to się z tobą kupić? Magazyn otwierają później. Okej. Okay. Ty tu pilnujesz. Dobra, to weź kota. Kici, kici. Chodź, koteczku. Chyba kot nie chce z tobą współpracować. No okej. Okay. Domyślam się, że wsadził go do kieszeni. Średnio zręcznie mi to wyszło. Nie jestem chyba w formie. Super. Nie to chcę. Stare wiosła nie zobaczą już morza. Zaraz się rozpłaczę z żalu. Ojej. Tak, wsadziliśmy kota do kieszeni. Urocze. Dobra, chcemy oddać kota temu chłopczykowi. I zobaczymy, co nam powie o kapitanie Bociana. Matylda! O, Matylda! Dziękuję panu! Szukał pan kapitana Bociana? Już drugi dzień pije w tawernie. Muszę już iść, umyć kotka. Ale kota się nie myje. Znaczy nie zawsze w sumie. Ale okej. Okay. Matylda, słodkie. Słodkie imię dla kota. Dobra, spróbujmy zapisać grę. Matko. No, D1. Dobra. Wcześniej tu byłam, to go nie było, nie? Dobra, to trzeba podejść, w ogóle zapomniałam. Gospodarz niewątpliwie umie się obchodzić z nożami. Da się je wziąć? Nie. Tego piwa próbować nie będę, nawet w taki upał. Napis na tej tabliczce odczyta teraz tylko archeolog. No, myślę, że nawet archeolog może mieć problem. Taki. Da się tu coś jeszcze obejrzeć? Chyba nie. Albo coś zabrać, bo to w sumie nie wiadomo. Dzień dobry. Szukam kapitana Bociana. Znalazł pan. Wypijmy za spotkanie. Nie teraz. Mam sprawę. Ze mną nie wypijesz? Co z ciebie za marynarz? A ze szczurami lądowymi nie gadam. Ups. Chyba trochę przesadziłeś. Słuchaj, mam sprawę. Szukam dziewczyny, którą wziąłeś na pokład w Erelb. Będziesz mnie, smarkaczu, pouczał, ile mogę pić? Tak, przywiozłem dziewczynę. A gdzie teraz jest, to mnie nie obchodzi. Zjeżdżaj, pókiś cały, ty szczurze lądowy. Zaraz, spokojnie. Też jestem marynarzem, jak i ty. Ty chyba wiesz, gdzie jest, tylko coś ściemniasz. Kto, ja? Zaraz ci pokażę! Znowu się stawiasz, mocie mordo? Pójdziesz za mnie, jesteś aresztowany. Wyśpisz się w celi. To wszystko przez ciebie. Gnida jesteś, a nie marynarz. Jasne. Jeszcze popamiętasz. Jasne. No i zyskałem wroga. A w dodatku ani na krok nie posunąłem się w poszukiwaniach. Trzeba popytać tutejszych. A, masakra. Nie dość, że ta gra ma jakieś dziwne teleportacje tych postaci, to jeszcze zrobiliśmy sobie wroga w tym. I przy okazji dowiedzieliśmy się, jak faktycznie było, że ten kapitan Bociana jest taki porywczy bardzo i na naszego Fausta trochę napadł. No dobra. Będziemy musieli jakoś ten... Pewnie tej babki się nie da podpytać. Nie, oczywiście, że nie. Ona jest nie ma. Dobra, to wychodzimy. Czy była tu może taka piękna cudzoziemka? Przybyła tu wczoraj. Dziewczyny mu się zachciało. Chciałbym mieć takie problemy. Co ci się stało? Może mógłbym pomóc? Jestem rybakiem. Ostatnio kiepsko mi szło. Wpadłem w długi. Nawet sieć zastawiłem i nie mogę wykupić. Jak ja teraz wyżywię rodzinę? Biedny. Może mógłbyś sobie spróbować zrobić taką sieć. Szukam jednej dziewczyny. Wysoka, zielonooka, pełna gracji. Co mnie obchodzi twoja dziewczyna, skoro nie mam czym wykarmić rodziny? No dobra, musimy mu chyba najpierw pomóc, żeby był w stanie nam pomóc.
jak to zwykle w przygodówkach bywa, to była jakaś sieć. Niezła sieć. Ile pan za nią chce? Nie handlujemy starociami. Proszę pójść do magazynu. Tam można wybrać nową. Tylko proszę uważać z ogniem, bo tam pełno suchej bawełny. Aha, teraz mogę wejść do magazynu w ogóle. Ktoś tu biega. Okej. Jakiś szalony człowiek, którego nie da się złapać chyba. W dzieciństwie często mnie karcili za to, że lubiłem zabawy z ogniem. Na pewno dlatego wybrałem morze, kiedy dorosłem. Tak. Na pewno to był powód. Tu jest jakaś sieć. Tak. Tej sieci się łatwo nie zdejmie. Co ja narobiłem? Ups! Pożar! Pożar! Pali się! Coś gorąco się zrobiło. Czas zaczerpnąć... Pożar! Pożar! Pali się! Szybciej, Leniu! Biegnij po wodę! Otóż, chyba w ten sposób będę mogła zabrać tą sieć. Ależ ja jestem rozrzutny. Z powodu jednej starej sieci spalić cały magazyn? No właśnie. Ja nie wiem. Szalony człowiek. No dobra. Ale sieć mamy, więc jest jakiś plus. Wykupiłeś moją sieć? Moje dzieci i wykupiłeś to duże słowo. Modlić, dobry człowieku. No tak. Będą się modlić o moje zdrowie, a właściciel magazynu za wieczne odpoczywanie. Właśnie. Powiedz lepiej, co wiesz o pięknej dziewczynie, która przypłynęła tu na bocianie? Widziałem ją. Opuściła już Czarne Wyspy. Zabrali ją ze sobą handlarze niewolników. Chyba popłynęli do Kaenu. A niech to. Znowu się spóźniłem. Muszę czym prędzej do Kaenu. Powodzenia, dobry człowieku. Do tysiąca diabłów. Nie odpłynę z tego przeklętego miejsca, póki nie doprowadzę statku do porządku. Skąd wziąć pieniądze? Właśnie, to jest dosyć ciekawe w sumie, że Faust wypłynął, znaczy popłynął do Elb, nie? Z tym gościem. I on mu obiecał wtedy naprawę statku. A był w stanie mimo wszystko stamtąd wypłynąć i dopłynąć na Czarne Wyspy, ale już stąd do Kaenu nie popłynie, bo już jego statek się rozpada. Także... Nie wiem, czy mogę jeszcze z sobą pogadać? Nie. To co ja mam robić? Teraz. Może w więzieniu coś? Może tą rybę wezmę? Do więzienia się nie da. On i tak nic nie ma do jedzenia. A, no tutaj nigdzie się nie da dać za bardzo... iść. O, zniknął. Oswojone lemury doczyszczone. Dobra, tutaj się nic nie da też. No, w magazynie już nic, bo tutaj... Tu jest tawerny. Jakiś przyrząd rolniczy, chyba. No, tu jest ta beczka. Nie wiem za bardzo, co mam robić teraz. Bo z nią pewnie się też nie pogada. O, nie, da się. Zamawia pan coś, kapitanie? Dziękuję. Nie znalazłaby się tu jakaś robota dla mnie? Bardzo potrzebuję pieniędzy. Czemu nie? Oczywiście. Jak ci się uda, będziemy ci dozgonnie wdzięczni. Jakiś leśny stwór porwał naszego szamana. Bogowie się gniewają, a my nie możemy go pomścić. Nikt nie odważy się zmierzyć z tym stworem. Spróbujesz? I co z tego będę miał? Jeśli uratujesz nas od tego stwora, a niezbyt w to wierzę, to my już się sowicie odwdzięczymy. Możesz być pewien. Nie mam wyboru. Muszę się dostać do Kaenu. Im szybciej, tym lepiej. Okej. Okay. A, czy w takim razie mogę coś stąd zabrać już, czy nie? Dobra, pierwszy raz w ogóle z tą babką można pogadać. I zostaliśmy dla niej wiedźminem chyba. Jakimś. No dobra, zobaczmy co z tym stworem. O, tu coś wisi. Wcześniej tego nie było.
chyba. Nie mam pojęcia, jak się poluje na potwory, ale lina na pewno się przyda. No, tak, to prawda. Czy może coś z wysypiska będę mogła wziąć? O, pojawił się toporek, też go wcześniej nie było. Potwora się nim wprawdzie nie zarąbię, ale... O, tu coś można wziąć. Jeszcze. Kostka. Potwór się na nią nie skusi, ale na mniejsze zwierzę to niezła przynęta. Czyżby na tego psiaka? Puszysty był misiaczek. Dobra, misiaczku. A tą rybę mogę wziąć? Ta ryba to na pewno wszystko, co biedak ma na obiad. Dobra, nie da się. Tutaj chyba też nie. Dobra, to gdzie iść polować na tego potwora, halo? A mogę tego psa stąd uwolnić? Może da się na tą kość? Nie, to głupie. Dobra, nie. A, ja mam do gaju bambusowego, to tutaj mam pójść. Dobra, trochę się cykam. Co mi z tego wyjdzie? D2. Nazwijmy. I chodźmy tam. Okej. Okay. Starożytne bóstwo. Coś o nim słyszałem. Chyba przynoszą mu w ofierze psy. To dopiero dzicz. O mój Boże, psy mu przynoszą w ofierze. To źle wygląda w sumie. Zwłaszcza, że psa mamy niedaleko. Po co mojej pięknej damie bez głowy ukochany? A o co chodzi? Sam przynętą być nie zamierzam. Aha, rozumiem, to jest ta grota tego potwora, tak? A co to jest? Może zrobić pułapkę z bambusa. Dobra. Jest to jakiś plan? Czy do tego potrzebujesz topora? Marynarz potrafi wszystko. Trzeba zrobić klatkę dla potwora. Dobrze, to rób. Wow, ale potrzebny duża. Mi teraz długi sznur, żeby zamknąć drzwi, kiedy potwór będzie w klatce. A co, że co potrzebujesz? Potrzebny mi teraz długi sznur, żeby zamknąć drzwi, kiedy potwór będzie w klatce. Proszę. Teraz nie będę musiał podchodzić do klatki, żeby zamknąć drzwiczki. Moim zdaniem wyszło nieźle. Trzeba tylko znaleźć przynętę. Pewnie tego psa. Teraz nie będę musiał podchodzić do klatki, żeby zamknąć drzwiczki. Moim zdaniem wyszło nieźle. Trzeba tylko znaleźć przynętę. Nie, to głupie. Dobra, nie, to nie. Za mną, piesku. Przed nami ważne zadanie. No, na teraz pewno. Pozostaje siąść i czekać. A jeśli potwór ma kiepski słuch albo nie gustuje w psach, trzeba wrzucić do klatki coś jeszcze dla zapachu. Okej. Okay. To jest naprawdę creepy, nie? Z tym psem. Boże. Teraz pozostaje siąść i czekać. Dobra, dobra. A jeśli potwór ma kiepski... To teraz tą rybę by się przydało wziąć, tylko ja nie wiem, jak ja mam ją stamtąd zabrać. Ta ryba to na pewno wszystko, co biedak ma na obiad. Ja jestem przekonana, że tą rybę, no ale jak ja mam korkiem? Może to sokiem? Chyba się nie obrazi, jeśli zabiorę rybi łeb. Okej. Okay. Dobra, to chyba... wystarczy. No, szybciej, Faust. Nie ma czasu. Jestem ciekawa, jak ten potwór wygląda, bo kompletnie nie pamiętam. Faktycznie wielki potwór. A tuś mi, ptaszyno. Złapałem potwora! Gratulacje! Wcale nie jesteś taki straszny. Zabiorę cię z sobą. Nie, wcale. Wcale nie ma dużych zębów i jakichś wściekłych oczu i nie wiadomo właściwie co to jest, bo faktycznie wygląda jak jakiś potwór. Wcale nie jesteś taki straszny. Dobra, możemy zostać wiedźminem zdecydowanie.
Może zabierz tego. Wcale nie jesteś taki straszny. Zabiorę cię, wcale nie jesteś taki straszny. No dobra, czy ja mogę stąd wyjść z tej lokacji? Halo! Mój Boże. W sumie dobrze, że tego psa nie zażarł. Bo byłoby mi smutno. Dobra, zapiszmy grę. Przed tym. Uratowałeś nasz lud, kapitanie. Nigdy tego nie zapomnimy. Przysięgam, że nasze wnuki będą jeszcze o tobie pamiętać. Naprawiliśmy twój statek, a poza tym weź na pamiątkę ten amulet. Przyda ci się w dalekich krajach. Cóż, czas już na ciebie. Tylko prosimy, zabierz stąd tego potwora. Cieszę się, że mogłem pomóc. Rzeczywiście, czas już na mnie. Okej, to chyba tyle. Dostaliśmy jakiś amulet jeszcze. Który, nie wiem, przypomina jakieś kółko. Dziwne, nie wiadomo co to jest. Ciekawe w ogóle, czemu Faust chce zabrać tego potwora ze sobą. Ale spoko. Jako maskotkę może. No dobrze, to będziemy chyba mogli ruszać w takim razie. W sumie ta lokacja z Czarnymi Wyspami jest całkiem fajna i zawsze żałowałam, że jest tu tak mało do zrobienia. Zarówno Jess, jak i Faust chyba mają podobne ilości zadań do wykonania, żeby się stąd ruszyć dalej. Bo wydaje mi się, że w RL Jess miał jednak więcej do roboty niż Faust. Ale fajnie, że praktycznie są to zupełnie inne rzeczy. Tylko jedna rzecz mi się tu nie zgadza, mianowicie spotkanie Jessa i Fausta w knajpie. Praktycznie go nie było, a przecież wiemy, że się wydarzyło między Jessem i Faustem, jak graliśmy Jessem. Także to jest trochę dziwne, nie? Że tego nie było. Mimo, że te ścieżki się przecież ze sobą łączą. Bo chyba za dwie lokacje będziemy mieli spotkania Jessa i Fausta też ponowne. Także no dziwne, że tego nie było. Wydawało mi się, że będzie, bo... No bo jednak to trochę tak dziwnie fabularnie wygląda. No nic, dobra, lecimy. Tak, no i wylądowaliśmy w Kaenie. Znowu bez żadnego filmiku. W sumie mam nadzieję, że one nie są wyłączone albo nie popsuły się całkiem. Chociaż wydaje mi się, że w plikach gry nie było żadnych filmików, jak Faust podróżował za bardzo. Co jest w sumie dziwne trochę, bo Jazz jednak miał te filmiki. I w ogóle gra jest trochę skonstruowana tak, mam takie wrażenie teraz odnoszę, że jednak tak jakby sugerowali nam, że najpierw należy zagrać Jazzem, a potem dopiero Faustem. Mimo, że w sumie można sobie wybrać na samym początku i ja zawsze najpierw wybierałam Fausta, to jednak mam trochę wrażenie, że właśnie ta kolejność fabularna jest trochę nastawiona na to, żeby zacząć jednak Jazzem. Nie wiem, czy tylko ja mam takie wrażenie, ale... No cóż, tak to wygląda. Dobra, wypiszmy na D4. Sprawdźmy, czy się na pewno zapisało. Tak, dobra. Także bawić się w KE nie będziemy następnym razem. Jestem ciekawa, jak dużo teraz w ogóle będziemy mieli też do roboty. I gdzie spotkamy tutaj naszą nieznajomą, czy to dopiero w następnej lokacji. Nie wiem, nie pamiętam tego za bardzo, także zobaczymy. A ja na razie dziękuję Wam bardzo za obejrzenie i oczywiście jeśli macie ochotę, to wypowiedzcie się, co myślicie o tym wszystkim i usłyszymy się w kolejnych odcinkach. Także trzymajcie się ciepło i pa, pa!